Siemanko, siemanko, mordeczki, witam was Marcin Piechota, niezły suchar już z twarzy. W tym vlogu chciałbym wam powiedzieć o tym, że oficjalnie zdecydowałem się na start w zawodach. Zostało niecałe 2 tygodnie, więc zasuwam ostro, ćwiczę pozowanie, docinam resztkę fatu. Dzisiaj zapraszam oczywiście na małą próbkę tego pozowania, wszystko powoli udoskonalam. I na trening ramion, gdzie no, już będę wyrzucał mocno glikogen, jest to końcówka. Zostańcie ze mną obowiązkowo. Cześć mordeczki, witam i zapraszam was na mojego kolejnego vloga. Zobaczcie, jestem pierwszy raz w slipach startowych. Podjąłem decyzję o starcie, więc pora zacząć pozować praktycznie codziennie. Zostańcie ze mną, zobaczcie jak to teraz wygląda. Godzina 5:45, jestem już po porannej toalecie i teraz będzie ważenie przed walką. Sprawdźmy jak to się prezentuje. Pyk. Oficjalnie z telefonem w ręku, więc pewnie plus 0,1 kg. Oj, tak jak widzicie, mamy rekordzik. 86,2. To najniższa waga do tej pory, jaką zarejestrowałem. Czyli chyba wszystko idzie w dobrą stronę. Za chwilkę pozowanie, następnie cardio. Bez telefonu w ręku 86,0. Niestety siódemka z przodu nie chce wskoczyć w bodyfacie, ale nie przejmuję się tym. Sucha masa ciała, to niepotrzebne. I jeszcze ciekawością jest to, że bardzo dużo wody we mnie siedzi. To jest 69% wody, mega dużo. No i jestem po szybkim pozowaniu, mam tutaj całkiem niezłe światło, z samego rana wszystkie pozycje z klasika oraz z kulturystyki ekstremalnej przećwiczone, a teraz siadam na rowerek, jeszcze godzinka w tym tygodniu. Puh. Rozpoczynam właśnie swoje poranne cardio, w tym tygodniu kręcę aż 60 minut, dzień w dzień, do końca, do soboty, dzisiaj jest wtorek. I moim celem jest oczywiście dopalenie maksymalnie fatu, ile tylko wlezie. Dzisiaj pozwoliłem sobie zmierzyć tak dodatkowo pas. Zawsze go mierzyłem w napięciu i powiem wam, że już ostatnio miałem rekord, ponieważ wyniósł on 80 cm, a dzisiaj 2 razy przykładałem miarkę i pokazała 79, więc kolejny mały rekordzik. Bardzo się z tego powodu cieszę. To znaczy, że ta talia, ten brzuch się zwężają. A za chwilkę złapię mnie oczywiście zadyszka. Już delikatnie słychać. Będę sobie oczywiście mierzył tętno w trakcie cardio poprzez zegarek. Ma być minimum 130. Zasuwam i widzimy się w następnym wejściu. Cardio skończone, pora na mój rytuał śniadaniowy. Oczywiście wjeżdża omlecik, jedno całe jajko w tym momencie, tylko
5 białek z jaj, 35 g odżywki białkowej, 50 g mąki ryżowej i na przykład pół małej gruszki lub innego owocu. Do tego wjeżdżają kwasy omega 3, 6 g dokładnie. Te tabletki tutaj małe to jest D3 plus K2, to jest witamina E. Następnie jeszcze suplementy: maślan sodu, potas oraz magnez, multivitamina, koenzym Q10, cystonę na nerki, wiadomo, mięta. W tym kieliszku mam tutaj kolagen do wypicia płynny i zrobiłem sobie kawkę taką bardzo słabą z mleczkiem migdałowym. Wypijam zwykle pół może takiej filiżanki na smaka. Bardzo mało ma to dodatkowych kalorii. Zasiadam do śniadania. Jak zwykle już mega głodny, nie mogę się doczekać. Hejka, poranne czynności ogarnięte. A teraz mam misję zanieść swoje slipy startowe do krawca, żeby je troszeczkę zwęzić, ponieważ w tym momencie już na mnie wiszą, a wiadomo, że jeszcze ze mnie zejdzie i byłoby nie fajnie, gdyby się po prostu zsunęły w trakcie zawodów. Z tyłeczka byłoby śmiesznie. Okej, dzisiaj późno zaczynam treningi personalne, bo dopiero o godzinie 13, więc nie śpieszę się bardzo. Niestety przez to też późno kończę, 6 treningów plus swój, czyli dopiero po 22 będę w domu. No ale cóż, działamy, roboty trzeba zrobić. 2 tygodnie niecałe do zawodów. Nie mogę się doczekać. Dobrze, więc misja krawiec zaliczona. Teraz pora przyszykować sobie szamkę. W sumie to jedzonko już mam gotowe. Mam tutaj mieloną migawę wołową już zrobioną. Dokładnie jest tu jeszcze 3 porcje, około 230 g na porcję. 75 g ryżu, do tego dorzucam sobie pomidorki koktajlowe, pieczarki marynowane i tak wygląda mój dzisiejszy drugi posiłek. Trzeci będzie taki sam, tylko że zjem go już oczywiście po treningu siłowym na siłowni. Nie mogę się doczekać, naprawdę uwielbiam ligawę wołową mieloną, szczególnie w tym okresie pozwala mi się zdecydowanie lepiej najeść niż klasyczny indyczek. A tak wygląda już gotowy, zagrzany posiłek. Może nie jest super, mega apetyczny, ale uwierzcie mi, że w tym momencie dla mnie to jest raj w gębie po prostu. Jestem już na siłowni. W sumie to rozgrzewka przed treningiem. Personalny za mną. Dzisiaj towarzyszy mi na treningu Arek. Będzie robił wspólnie ze mną ręce. Na razie chłopak zadowolony, bo nie wie, że czeka go prawdziwy Saigon. Będziemy zasuwać na wysokich obrotach. Ręce i brzuch. Taki jest dzisiaj plan. Na początek wykonam takie mocne ćwiczenie złożone, gdzie zaangażuję sporo mięśni. Podciąganie podchwytem, czyli takie wstępne dla bicepsa i pompki na poręczach dla tricepsa. Lecimy. Zestaw numer 2 w super serii. Wąskie wyciskanie sztangi na triceps, a później biceps ze sztangą prostą.
Dzisiaj wszystkie ćwiczenia robię w super seriach. Arek oczywiście również ze mną. Będą to 4 takie zestawy, po 3 serie robocze, następnie brzuszek. Powiem wam, że pompeczka wchodzi bardzo ładnie, nieziemsko wręcz bym powiedział. Wszystko się zgadza, a to nawet trochę dziwne, bo glikogenu naprawdę jest mało. Dawaj Arek, trzymaj pozycję. Nie bujaj się, Arek. Zestaw trzeci to francuskie wyciskanie hantla za głową. Zobaczcie, że wygodnie bardzo przy modlitewniku się ustawić. Dokładne, długie ruchy. I łączymy to ze zginaniami w supinacji. Jestem na wizji, bardzo mi miło. Ustawiam się właśnie do Herkulesów, będę je robił na kolankach. Pomodlę się o lepsze bicepsy. Pyk. Izolacja bicepsu. Trzymam łokieć wysunięty mocno do góry. I do pięcia. Słuchajcie, łapa jak jest dobrze spompowana, to jak się ją napina w ten sposób, to jej nie widać po prostu. Jest ulana, spuchnięta i myślę, że teraz właśnie tak wygląda moja ręka. Jedziemy dalej. Ok, łapy zakończone, teraz pora na brzuch. Razem wjechało 12 serii roboczych, czyli 4 ćwiczenia po 3 serie, super serie. Wjeżdżam teraz na unoszenia nóg na drążku i odkryję brzucha. Uchylę troszeczkę tajemnicy, jak to wygląda w miarę. A teraz w ćwiczeniu, w praktyce. Pierwsza z 3. Ja
się tak i to się śmieszy. Nie poddawaj się. Walcz, Marcin. Max. Okej. Jeszcze deska. Najpierw boczna. Jedna strona, druga strona bez przerwy po minucie. I na koniec klasyczna Max. Mam nadzieję, że wyjdzie dłużej niż minuta na sam koniec. Zapraszam, Areszka, i lecimy. Jesteśmy już na orbitreku, 15 minut przed nami. Arek dał radę wytrzymać presję treningu. Na brzuchu było bardzo ciężko, oczywiście, standardowo, ale wszystko zaliczone prawidłowo. Dobra, kończymy tę nierówną walkę, a później, wiadomo, odżywka białkowa, no i upragniona szamka. I upragniony szejk białkowy o smaku białej czekolady. 50 gram izolatu, kreatyna, beta-alanina, jakieś 2 gramy. I jeszcze tutaj mam L-glutaminę, około 5 gram. Po prostu niebo w gębie. Jestem po kąpieli i czeka mnie posiłek numer 3 teraz do zjedzenia. A później 5 treningów personalnych pod rząd i dopiero gdzieś o 22 będę w domu. Oczywiście wracam bezpośrednio z myślą o jedzeniu kolacji. Godzina jest w tym momencie 21, już ostatni trening leci. Na moim treningu jest Łukasz, już trochę zmęczony, ale jeszcze no, zostało mu troszeczkę ćwiczeń do przerobienia. Ja już powiem szczerze, że jestem głodny i marzę o kolacji. Za chwilkę się stąd urywam. Kończymy. Wreszcie dotarłem do domu, przygotowałem sobie już suplementy. Tuż przed kolacją kompleksowy suplement na spanie, w tym melatonina i podobne tego typu BPC 157, na jelitka, trawienie oraz stawy. A tutaj mam tak, czosnek, berberyna, resweratrol, koenzym Q10, cystonę i witaminka C. A omlecik już sobie dochodzi. Na kolację również jem obecnie omlet. Dietę. Indyk, posiłki na dzisiaj, tutaj mielona wołowina, tu jeszcze indyk czeka na dodatkową porcję ryżu i jeszcze raz indyk. Oczywiście wszystko dzielę sobie w ten sposób, że 2 posiłki dziennie spożywam właśnie takie z mięsem jako główne w ciągu dnia. Także jak widać robię zapasy już do przodu z gotowym jedzeniem.
I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Oczywiście polecam się na przyszłość, abyście dalej śledzili moje materiały. Myślę, że teraz kolejny będzie już naprawdę z konkretnej docinki. Już jakieś konkretne pozowanie. Być może uda nam się nagrać trening nóg. Ostatni trening nóg przed zawodami. Bardzo ważny zresztą. Jeszcze raz dziękuję. Trzymajcie się ciepło i odwiedzajcie mnie na wszystkich pozostałych mediach. Ciao!